Minimum to, co powinien zrobić pan minister, to już złożyć dymisję, natomiast resztę niech zajmują się organy, które do tego są uprawnione, więc prokuratora... A Sejm będzie chciał przesłuchać, wysłuchać, przeciągnąć, tak? Panie redaktorze, nawet jeśli będzie chciał, to wiemy, że akurat większość parlamentarna na to nie pozwoli. I nic z tym nie zrobicie? No co możemy zrobić? Potupać, pokrzyczeć? No taki mamy układ. Jeszcze raz panu zwracam uwagę na to, że proces legislacyjny w Sejmie został na tyle zaburzony, że dzisiaj żadne normy legislacyjne nie obowiązują. Jeśli do ustaw procedowanych wrzuca się całe elementy innych zagadnień, innych ustaw, które zgodnie z procedurą legislacyjną i konstytucją nie powinny mieć miejsca, one mają, są przyjmowane, pan prezydent to podpisuje, akceptuje, legitymizuje. No więc pan prezydent uczestniczy także w tym powszechnym bezprawiu.